Witam wszystkich 30 marca, czwartek na porannej aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Zapraszam wszystkich również do dołączenia na naszej grupy na Telegramie. Kryptowsparcie to jest kontakt do mnie. Na grupie mamy sygnały tradingowe, analizy, szkolenia, forum, także to wszystko jest do waszego użytku. Pierwszy okres dwutygodniowy jest to okres bezpłatny. Wszystkich bardzo chętnie zapraszam. Macie dostęp do pełnego spektrum naszych działań. Także w każdy czwartek mamy szkolenia, sygnały na bieżąco, wskaźnik, który jest dość precyzyjny i bardzo ładnie pokazuje momenty wejścia, wyjścia z rynku. Także do wszystkiego tego jest dostęp przez 2 tygodnie bezpłatny. Zapraszam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, kontakt tutaj mailowy i na Telegramie do mnie. Przechodzimy już sobie do wykresów i zaczynamy od kalendarza inwestycyjnego. Dzisiaj bardzo ważne odczyty 14:30, zdeklarowani wstępni bezrobotni i PKB. Także to nam pokaże kierunek, w jakim Fed będzie w dalszej części roku podążał, jak to podnoszenie stóp procentowych będzie wyglądało. Może być duża zmienność na rynku, także proszę uważać, zabezpieczać pozycje. Ja osobiście tak robię zawsze na newsy, zabezpieczam swoje pozycje, ponieważ no, ruchy ceny są bardzo, bardzo duże, duża zmienność się pojawia. Przechodzimy do dolara amerykańskiego. Widzimy, że od wczoraj niewiele się zmieniło. W dalszym ciągu jesteśmy pod tą strefą oporu, która była wsparciem. Teraz testujemy ją jako opór. Jej wybicie, no to jest dojście do 103,389, 103,842 i dolar zacznie nam się umacniać. Gaz ziemny, ja w dalszym ciągu oczekuję zejścia ceny tutaj 1,965, 1,740. To są takie moim zdaniem bardzo dobre poziomy zakupowe pod long term. Z zagraniem tutaj na 4,3,2,4. Także tutaj, jeżeli kupię, no to tu będę realizował zyski z tych pozycji. Jest to pozycja długoterminowa. Natomiast no tutaj też może na okolice 3 będę częściowo brał zyski. No, jeżeli wybijemy ten poziom, no to będę dokładał pozycji i oczekiwał dojścia tutaj. No ale to tak długoterminowo. Ropa WTI również długoterminowe zagranie. Oczekuję tutaj zejścia ceny do 57, tutaj 57 dolarów. Te okolice 62 dolary to są poziomy zakupowe, które mnie interesują. Te pozycje, które miałem stąd, część zrealizowałem, jak dochodziliśmy tutaj. Następną część będę realizował przy 76,131, jeżeli dojdziemy tutaj. Jeżeli nie, no to zamknę po drodze w dół. Gdzieś są to pozycje zyskowne, zabezpieczone na plusie. Kolejne jest złoto. Na złocie widzimy cały czas ten zasięg korekty jest nadbijany. Tutaj ja spodziewam się dojścia. Pierwszy mój target to jest 1982. Następna pozycja, którą mam stąd, będę próbował ją dowieść aż do szczytu. Jeżeli wybijemy tutaj ten poziom, no to wówczas 2038 i 2056. Natomiast tutaj obserwuję, co się będzie działo. Jeżeli wybijemy ten poziom, no to dokładam pozycji długich. Tutaj przed tym poziomem mam realizację pozycji długiej, którą tutaj otwierałem na dołku. Także czekam na rozwój wydarzeń na złocie. Ja spodziewam się tego ruchu wzrostowego 1982, 1979. Ja mam ustawiony take profit, także tutaj z tego wybicia W. Tutaj widzimy, że kolejna taka formacja nam się tworzy.
I zasięg z tej formacji również jest podobny, także że również mierzenia Fibonacci potwierdzają, że zmierzymy sobie ten spadek. Widzimy, że 161 tutaj wypada, również tu mierzyliśmy ten spadek i 161 wypadało trochę wyżej, tutaj 1985. Natomiast jeżeli zmierzymy sobie cały ten ruch spadkowy, który się odbił, no to mamy 61 też na tym poziomie, 161 bardzo mocny poziom, takie poziomy przyciągają cenę, także że tutaj do obserwacji mój take profit z jednej pozycji jest 1979, natomiast finalny target z tego ruchu no to jest 2056 na złocie Nasdaq. Na Nasdaqu widzimy, że cena walczy na oporze 12916, jego wybicie jest dojście do 13195, no a może nawet 13585, to już jest taki dalszy zasięg, jest to interwał jednodniowy, natomiast no, tutaj jest ważna bariera podażowa. Jeżeli jej nie przebijemy, widzimy tutaj te górne cienie, jeżeli jej nie wybijemy, no to zejście w okolice 12319, 12169. Pamiętajcie, że dzisiaj mogą być wybicia newsowe, także wszystkie pozycje o tej 14:30 trzeba sobie zabezpieczyć i przygotować się na dużą zmienność, zwłaszcza na rynku amerykańskim i wszystkim, co jest związane z dolarem. Kolejna instrument, no to mamy tutaj euro do dolara. Ja tutaj mam pozycje krótkie, zajmowałem, natomiast no, trzymam je, ale będę je hedżował na czas ogłaszania wyników, ponieważ no, nigdy nie wiemy, co tu się zadzieje na rynku i lepiej być zabezpieczonym. Moje targety na tym to jest 1,7. 817, 1,07. 817 i tutaj ten dolny target 1,06 800. To są takie dalsze targety, ale jest to też zagranie długoterminowe, dlatego ja zbieram te pozycje i zobaczymy. No jeżeli dojdziemy tu, to również będę dokładał tych pozycji krótkich. Chociaż no jeżeli będę miał ją schedżowaną, no to tutaj w tych rejonach na pewno będę starał się dokładać pozycji krótkich, jeżeli wybijemy. Jeżeli nie, no to zejście w dół, także zabezpieczcie sobie te pozycje. Na interwałach niższych to, co będę tradował, będę pokazywał na bieżąco na naszym forum. Do dołączenia gorąco serdecznie zapraszam. Kontakt do mnie przez Telegram. Link jest pod nagraniem. I podobnie jest, ma się sytuacja na funcie do dolara. Też tutaj widzimy tendencję do spadków. Ja oczekuję tego zejścia. No, jeżeli dolar zacznie się umacniać, no to zobaczymy tutaj tą, przepraszam, to jest dolar do jena. Tutaj weźmy funta. Funt japoński. No to weźmy. Okej. Zaraz przejdziemy do funta japońskiego, omówimy sobie szybko funta do dolara i tutaj widzimy, że no, musi nastąpić wybicie albo w jedną, albo w drugą stronę. Jeżeli pokonamy te dwa poziomy 4,727, to jest następny target jest 1,24. Natomiast przebicie linii trendu to jest 1,22, 1,22, 419 i 1,21, 911. To są takie moje targety po wybiciu linii trendu i silniejszej reakcji podażowej tutaj od tego poziomu. Widzimy, że ten poziom już jest kolejny raz testowany i ta reakcja się pojawia, ale on słabnie. Także 1,23, 763 jest w tej chwili mocniejszym poziomem dla mnie. Ja tutaj mam pozycję krótką ze stop lossem na wejściu. Jeżeli wybiję, no to będzie na zero i tyle. Będę próbował tutaj zajmować następne pozycje. Natomiast na D1 w dalszym ciągu grze jest ta głowa z ramionami i tutaj mamy target 1,24,108, ewentualnie 1,25,744. Także tutaj te dwa poziomy do obserwacji z D1. Ten pierwszy poziom bardzo silny opór.
i możliwe, że tutaj się odbijemy i zobaczymy takie niższe zejście. To wszystko na rynku Forex na dzisiaj. Ja ostrożnie z pozycjami, także uważajcie też na godzinę 14. Duża zmienność i życzę wszystkim udanych tradeów i miłego dnia. Do usłyszenia jutro.